Oto Ferrari Puro Sangue. To pierwszy SUV, jaki został stworzony przez Ferrari. Choć Ferrari temu zaprzecza, bo nie chcą przyznać, że to SUV. I to nawet pomimo tego, że ma podwyższoną wysokość jazdy i wysokie praktyczne czterodrzwiowe nadwozie. W każdym razie w tym filmie powiem wszystko, co musicie wiedzieć o tym pierwszym SUV-ie od Ferrari. Nawet jeśli twierdzą, że nim nie jest, bo nazywam się Matt Watson, a wy oglądacie Car Wow. Buy, sell, car, wow! Ferrari ma za sobą imponującą historię, jeśli chodzi o sportowe auta. Tworzy je od 75 lat, więc przepis na nie zna na pamięć, jak wszyscy włoscy kucharze. Zaczyna się od dużego silnika z przodu lub po środku, potem pokrywa się go wspaniałym aluminium lub włóknem węglowym. Jednak ten nowy Puro Sangue, co znaczy rasowy po włosku, zmienia wszystko. Nawet jeśli zignorujecie, że to SUV, to nadal pierwsze auto od Ferrari z czterema drzwiami i to wystarczająco szokujące. Pomimo tego wszystkiego, jego wyglądu nie stworzyli kompletnie od zera. Puro Sangue pożycza wiele rozwiązań designowych od innych, normalniejszych modelów Ferrari. Lampy przypominają trochę te z SP1 Monza, a z boku otwory wentylacyjne za przednimi kołami oraz kształt szyb przywodzą na myśl starego Ferrari FF. Z tyłu nowe Puro Sangue wygląda trochę jak Ferrari Roma, które zostało rozciągnięte na średniowiecznym narzędziu do tortur. Tak czy tak, uważam, że Puro Sangue wygląda jak układanka, którą ktoś chciał dokończyć przy użyciu różnych elementów. Mam na myśli, że wygląda spoko, ale zarazem trochę dziwnie. A wy co myślicie? Podoba wam się nowe Puro Sangue? Czy może wolicie coś na wzór Lamborghini Urus, Astona Martina DBX albo Bentley Bentayga Speed? Głosujcie w przypiętym komentarzu, który z nich jest waszym ulubionym SUV-em. Jest przynajmniej jedna rzecz w nowym Puro Sangue, która hołduje zasadą Ferrari i jest nią silnik. Ferrari mogło rozegrać to bezpiecznie i dać mu 3,9 litra Twin Turbo V8 z Romy, jednak Ferrari stawia sobie za cel wyprzedzenie Bentleya Bentaygi z jego wielkim 6-litrowym W12 z Twin Turbo. To znaczy, że Puro Sangue dostanie ogromne, wolnossące V12 o pojemności 6,5 litra, które zwiększa obroty do 8250 obrotów. Korzysta z tych samych podzespołów, co nieokrzesane 812 Competizione i ma moc 725 koni i 716 Nm momentu obrotowego. Okej, nie jest to 900 Nm jak Bentayga z Turbo, jednak żaden SUV z silnikiem spalinowym nie może równać się z Ferrari pod względem mocy. Ma o 18 koni więcej niż Aston Martin DBX 707 i Jeep Trackhawk. Rzecz w tym, że BMW właśnie potwierdziło, że zaprezentuje nowego XM SUV w tym miesiącu. I było już mówione, że to auto będzie miało nowy system hybrydowy z 4-litrowym V8 z Twin Turbo i silnikiem elektrycznym, co w sumie przełoży się na 750 koni i 1000 Nm. To 25 koni i 284 Nm więcej niż Ferrari. Cóż, łatwo przyszło, łatwo poszło. Jednak zanim wypiszecie czek dla BMW, żeby sięgnąć po XM-a, zwróćcie uwagę na to. Puro Sangue nie jest tylko jedynym SUV-em na świecie z wolnossącym V12. To też jedyne Ferrari, jakie możecie kupić z silnikiem V12. Tak, wszystkie inne obecnie sprzedawane przez Ferrari samochody mają turbodoładowane V8 albo V6. V12 812 Competizione jest kompletnie wyprzedane. I nie myślcie nawet o kupowaniu SP3 Daytona. Wszystkie 599 sztuk zostało zaklepanych. W dziwny sposób Puro Sangue jest najczystszym Ferrari w sprzedaży. Poza tym jest to SUV. A może nie? Nie no, jest SUV-em. Ferrari, zaakceptujcie to. Nowy Puro Sangue nie jest pierwszym Ferrari z napędem na cztery koła. Pamiętacie FF sprzed kilku lat? Ten samochód używa pary sprzęgieł zamontowanych bezpośrednio do silnika, aby wysłać moc do przednich kół, jeśli tylne zaczęły się kręcić. Ferrari zmieniło ten pomysł. Przesyła moc z przedniej V12 bezpośrednio do przednich kół przez elektroniczny mechanizm różnicowy wektorowania momentu obrotowego. To nie jedyna unikalna rzecz o tym aucie. Większość wysokowydajnych samochodów z napędem na cztery koła ma skrzynię biegów przykręconą do silnika. Mają też dodatkowy zestaw biegów, który rozdziela moc między przednimi i tylnymi kołami. Ferrari przymocowało w Puro Sangue nową ośmiobiegową skrzynię z podwójnym sprzęgłem z tyłu, pomiędzy tylnymi kołami. To poprawia balansować wagę ciężkiego V12 z przodu. Znaczy to, że Ferrari zdołało zapewnić Puro Sangue prawie perfekcyjny rozkład masy wynoszący 49 do 51 przód-tył. Powinno to sprawić, że prowadzić się będzie go bardziej jakby był samochodem sportowym, a nie dużym SUV-em. Ale nadal to naprawdę SUV. Wybaczcie Ferrari. A jeśli mowa o byciu ciężkim, ile waży Puro Sangue?
Cóż, Ferrari twierdzi, że 2033 kg. Jednak tyle wynosi coś, co nazywa się suchą masą. Oznacza to wagę auta bez płynów takich jak benzyna czy olej, więc waga rzeczywista będzie trochę większa. Oscylować będzie pewnie w granicach wagi Lamborghini Urus Performante, Astona Martin DBX707 i Porsche Cayenne Turbo GT. Wszystkie te auta ważą mniej więcej 2,2 tony. Ferrari dostanie medach z włókna węglowego, co powinno pomóc obniżyć środek ciężkości i poprawić prowadzenie. Wielkie SUV-y zazwyczaj nie są najbardziej interesujące pod względem aerodynamiki, jednak Ferrari wpadło na kilka sprytnych sposobów, by pomóc Prosangue sunąć przez powietrze tak płynnie, jak to możliwe. Używa do tego specjalnie zaprojektowanych otworów na końcach maski, aby pomóc zasysać gorące powietrze z wnęki silnika i jednocześnie zmniejszyć opór powietrza. Nadkola również mają specjalne wcięcie, by stworzyć kurtynę powietrza, redukującą mu opór. Przedni splitter, podłoga i tylny dyfuzor mają też redukować opór powietrza. Z kolei tylne skrzydło ma tworzyć wir, który zmniejsza opór i pomaga oczyścić bruty z tylnej szyby. Dodatkowym bonusem jest to, że Prosangue nie będzie potrzebować brzydkiej wycieraczki na tylnej szybie. Jak statystyki nowego Prosangue mają się do innych SUV-ów? Cóż, to czterodrzwiowe Ferrari przyspiesza do setki w 3,3 sekundy. To dokładnie taki sam czas, jaki osiąga Aston Martin DBX707, Porsche Cayenne Turbo GT i nowe Lambo Urus Performante. Wygląda na to, że wszystkie te auta są do siebie podobne. To jednak nie jest ważne, bo one dzielą pierwsze miejsce jako najszybciej przyspieszające SUV-y obecnie w sprzedaży. Mimo to testowałem kilka z nich i jeden z nich, oczywiście Porsche Cayenne Turbo GT, był odrobinę szybszy niż zapowiadano. Oto jaki wynik osiągnął. 3,14 sekundy! Jednak przyspieszenie to jedno, a co z prędkością maksymalną? Ferrari Prosangue osiąga ponad 192 mile na godzinę, czyli 110 km na godzinę. To pewnie bardziej Was interesuje. Ferrari wyposażyło Prosangue w mnóstwo inteligentnych technologii kontroli podwozia, by upewnić się, że będzie jeździło tak, jak powinno jeździć Ferrari. O, jak rzekomo powinno. Jak na razie układ kierowniczy pochodzi z 812 Competizione, został skalibrowany, aby współpracował z przednim mechanizmem różnicowym z wektorowaniem momentu obrotowego, żeby auto było zwinniejsze na ciasnych zakrętach. Mamy też nowy aktywny system zawieszenia, który korzysta z unikalnych adaptacyjnych amortyzatorów w celu zredukowania przechyłu nadwozia w czasie zakrętów. Wśród całej tej super samochodowej technologii Prosangue został wyposażony w układ kontroli prędkości zjazdu ze wzniesienia. Kabina ma zakrzywioną deskę rozdzielczą, która najwyraźniej została zainspirowana tą z SF90. Mamy tu podobny cyfrowy wyświetlacz kierowcy i zestaw podobnych trójkątnych otworów. Największą różnicą w porównaniu z SF90 jest nawet 10-calowy dotykowy ekran umiejscowiony centralnie przed pasażerem. W środkowej części mamy panel do kontroli systemu ogrzewania z przyciskami dotykowymi i pokrętłem, które wysuwa się z deski rozdzielczej. Kierownica została wyposażona w klasyczny przełącznik Manettino od Ferrari do zmiany trybów jazdy. Ferrari zaprezentowało też kilka nowych opcji we wnętrzu, wliczając w to panele z włókna węglowego ze specjalnym miedzianym splotem. Dostępna jest też bardziej zrównoważona wersja charakterystycznego dla Ferrari wykończenia z Alcantary. Można też dostać dywaniki z materiału o wysokiej wytrzymałości zainspirowanym wojskowymi uniformami. Można również pozbyć się standardowego dachu z włókna węglowego i zamiast tego dostać panoramiczny szklany dach na całej długości. W końcu to SUV, więc ma być komfortowy. Jedną z najfajniejszych rzeczy w związku z nowym Prosangue są jego tylne drzwi. Mają zawiasy do tyłu, tak jak w Rolls-Royce Cullinan, czyli w innym SUV-ie. Jednak nie możecie dostać wersji Prosangue z miejscem dla 5 osób. Jest w nim miejsca dokładnie na 4 osoby. Zatem z tyłu są tylko 2 miejsca. A to znaczy, że nie przewiezie więcej osób niż stare GTC4 Lusso. To brzmi trochę głupio, ale ta sama historia powtarza się w Cayenne Turbo GT, gdzie również mamy tylko 2 miejsca z tyłu i nadal to SUV. Zupełnie jak w tamtym aucie, wyżsi pasażerowie mogą mieć kłopot ze znalezieniem wygodnej pozycji, jednak to cena, jaką trzeba zapłacić za opadający dach w waszym SUV-ie. Przestanę już powtarzać słowo SUV. Wydaje mi się, że załapaliście, o co chodzi. W każdym razie nie wszystko jest takie złe. Bagażnik 473 litry jest największym bagażnikiem spośród wszystkich Ferrari. Można go też wyposażyć w specjalny zestaw bagażowy, by w pełni z niego skorzystać. Oczywiście za dodatkową kasę. A jeśli mowa o cenie, ile nowe Prosangue kosztuje? Cóż, Ferrari jeszcze tego oficjalnie nie potwierdziło, jednak nie bądźcie zaskoczeni, jeśli cena będzie w granicach 1,5 miliona złotych, czyli około 500 000 więcej niż Bentley Bentayga. I 2 razy więcej niż Porsche Cayenne Turbo GT. Co najważniejsze, to cena przed dodaniem opcjonalnych elementów, tak jak te cudowne walizki. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli klikniecie któreś z tych okienek, zobaczycie więcej filmów, a to kółeczko przeniesie Was na nasz kanał. Dzięki. Do następnego.